3, 2, 1, jesteśmy. Prawda Moto po ciężkim weekendzie w Belgii. Andrzej, takie sytuacje przypominają nam, jak wiele ryzykują kierowcy i że wyścigi to nie jest żart i to nie jest zabawa dla małych chłopców i czasami zdarzają się koszmarne sytuacje, taka jak miała miejsce w sobotę. No niestety wiemy o tym, proszę Państwa, świetnie, że sporty motorowe w ogóle to są sporty niebezpieczne o podwyższonym ryzyku. Oczywiście dzisiaj bezpieczeństwo wygląda zupełnie inaczej w wyścigach samochodowych, w rajdach, we wszystkich sportach motorowych niż miało to miejsce kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu, ale nie mniej ten sobotni wypadek na torze Spa-Francorchamps potwierdził, że nie da się wszystkiego wyeliminować, że nie da się po prostu wszystkiego przewidzieć, bo to był absolutnie przypadkowy wypadek wywołany przez ciąg jakby zdarzeń. No niestety zginął człowiek. Zginął bardzo młody, fantastycznie, świetnie zapowiadający się kierowca i niewątpliwie to są bardzo, bardzo smutne dni dla sportów motorowych. Zwycięzca wyścigu w niedzielę, Charles Leclerc, on jest niezwykle doświadczony mimo młodego wieku, bo stracił bardzo bliskiego człowieka, który był przy nim przyjaciela, Jules Bianchi w 2014 roku. Przecież to jest postać, z którą dorastał, dzielił najważniejsze momenty młodzieńczej kariery, a teraz kolejny przyjaciel był Antoine Hubert, też kierowca, z którym zaczynał przygodę w wyścigach. No można powiedzieć, że los nie obchodzi się tutaj jakoś szczególnie przyjaźnie z Charlesem Leclerciem, jeszcze szczególnie w ten weekend po raz kolejny. No niemniej Charles Leclerc pokazał, że pomimo tego, że sprawia wrażenie bardzo delikatnego człowieka, bo jest delikatnym człowiekiem, jest bardzo wrażliwy. Widzieliśmy łzy w jego oczach rano, w niedzielę, kiedy była taka pierwsza uroczystość na torze Spa-Francorchamps przed rozpoczęciem wyścigu F3, Formuły 3. Tam pojawiły się łzy w oczach Charlesa Leclerca. No ale jakoś pokonał to wszystko, pokonał te ogromne przeciwności. Zadedykował zresztą swoje zwycięstwo, bo odniósł zwycięstwo w tym wyścigu nie komu innemu, tylko właśnie swojemu przyjacielowi, a więc Antoine Hubertowi. Charles Leclerc jest kierowcą, który wygrywa po raz pierwszy i to jest 50. wyścig. 50 wyścigów, bo po raz ostatni podczas Grand Prix Rosji wygrywał Valtteri Bottas i to był kierowca, który debiutował na najwyższym stopniu podium. Czy to jest kolejny sygnał, oprócz tego, co oglądamy w wykonaniu Maxa Verstappena, że ta zmiana pokoleniowa powoli, ale następuje? Ja myślę, że ona nawet nie tak powoli następuje, bo też obserwujesz Formułę 1 od wielu, wielu lat. Kiedyś, proszę Państwa, normą było, że zwycięstwa odnosili kierowcy, którzy mieli 35 lat. Mówiło się o tym, że to jest w ogóle taki najlepszy wiek, już po 30. A dzisiaj, proszę zwrócić uwagę, młodzież, zawodnicy, którzy mają po 21-22 lata, no Lando Norris, który jest w ogóle fenomenem, no Verstappen też jest kolejnym fenomenem, bo przecież jest również w tej grupie właśnie tych 20-latków, to jest po prostu coś niesamowitego i Hamilton jest tylko, myślę, wyjątkiem potwierdzającym regułę, bo już widzimy, że Vettel się przestał łapać, prawda, do tego cyklu zwycięzców, ostatnie zwycięstwo przed rokiem właśnie na torze Spa w Belgii od roku bez zwycięstwa, więc jeszcze broni się tylko Lewis Hamilton, ale Lewis to jest jakby inna bajka w Formule 1, więc myślę, że teraz już nastał czas tej młodzieży. No, zobaczymy, kiedy swój zespół zmieni George Russell, bo podejrzewam, że to będzie następny taki kierowca z gatunku tych wybuchowych, nazwijmy to. Fantastyczny wyścig pojechał Alex Albon i kto wie, czy to Alex Albon nie dołączy bardzo szybko do zawodników na takim poziomie jak właśnie Charles Leclerc. No może z Verstappenem jeszcze nie powinniśmy porównywać Albona, ale kto wie, czy Alex Albon po przejściu właśnie do Red Bull Racing nie postawi tej poprzeczki zdecydowanie wyżej Verstappenowi. Troszeczkę zmian kadrowych, również ogłoszone kontrakty, na rok przedłużony kontrakt Bottasa i czy ty też jesteś zwolennikiem teorii, że ten rok to ma być przygotowanie w 2020
dla George'a Russella, który ewentualnie może pojawić się w Mercedesie właśnie po 2020 roku i dlatego jeszcze dano rok szansy dla Bottasa w Mercedesie. Z drugiej strony myślę o tym, że po co psuć to, co jest dobre, a myślę, że ta współpraca, to ta synergia w zespole Mercedesa działa poprawnie i Bottas wypełnia swoje zadanie. Synergia działa, ale Lewis Hamilton nie jest wieczny. Lewis Hamilton ma, proszę Państwa, jeszcze kontrakt na przyszły rok i ja myślę, że on w Mercedesie jeszcze pozostanie na dłużej. Chociaż kto wie, czy w pewnej chwili nie dojdzie do czegoś takiego, bo podobno większość tych mistrzów ma taki moment, kiedy mówi do siebie, no chcę jeszcze spróbować swoich sił w Ferrari. Swoją drogą byłby to kolejny bardzo ciekawy eksperyment, gdyby Lewis Hamilton w przyszłości na zakończenie swojej kariery znalazł się w Ferrari. Wiemy, jak jest to trudne otoczenie. Nie poradził sobie z tym otoczeniem nie kto inny, tylko Fernando Alonso. Również Sebastian Vettel przeszedł do Ferrari z nadzieją, że sięgnie tam po kolejne mistrzowskie tytuły i znów nici. Znów okazuje się, że nic z tego nie wychodzi. No może Lewis Hamilton by sobie poradził z tą włoską machiną, z tą włoską maszynerią. Natomiast ja myślę, że liderem tego zespołu na kilka przynajmniej najbliższych lat pozostanie Charles Leclerc. Nie skreślałbym Vettela, bo jest nadal naturalnie fantastycznym kierowcą, ale kiedy wyrósł mu pod bokiem ktoś taki jak Charles Leclerc, widać wyraźnie, że Vettel traci troszeczkę nerwy. Natomiast wracając do twojego pytania związanego z Russellem, no myślę, że ta teoria jakby jest uzasadniona. Widać wyraźnie, że Russell to wielki talent. Wygrał przecież w pierwszym sezonie startu w GP3. W pierwszym sezonie startu wygrał Formułę 2. Trafił do Formuły 1, do najsłabszego zespołu w stawce, ale spisuje się więcej niż poprawnie. Myślę, że Mercedes podjął już pewnego rodzaju decyzję, zwalniając Ocona jednak, prawda? Bo Ocon był, no on pozostał oczywiście tam w gestii zainteresowań jeszcze Mercedesa, tam pewne sprawy kontraktowe pozwalają im na to, żeby mogliby ewentualnie do niego wrócić. Za sprytni są, za mądrzy, żeby zmarnować takiego zawodnika, więc jeżeli nagle Ocon błyśnie jakąś nadzwyczajną formą w Renault, bo Ocon przechodzi właśnie do Renault od przyszłego roku, to oni mają szansę, żeby również go w przyszłości ściągnąć. Ale najbliższa rzeczywiście chyba prawdy jest ta teoria. Cóż z tego, że jest taka synergia między Bottasem i Hamiltonem, że Bottas podporządkował się temu całemu układowi, który panuje i obowiązuje w Mercedesie, ale boję się, że Bottas już po prostu nie pojedzie szybciej. Że oni oczywiście chcą sobie wychować kolejnego mistrza. Mają Lewisa Hamiltona, ale Lewis nie jest wieczny, więc muszą zacząć myśleć o kimś innym. Wiemy doskonale o tym, że robią jakieś próby, między innymi jeżeli chodzi o Verstappena, ale no Red Bull chyba tam już bardzo, bardzo czujnym okiem na to wszystko patrzy i myślę, że zatrzymają Verstappena, chociaż z drugiej strony, jeżeli nie poprawią samochodu, jeżeli Verstappen nie dostanie absolutnie konkurencyjnego samochodu, to sam się może po prostu zdenerwować. No i wtedy może za kilka lat dojdzie do takiego duetu w Mercedesie Verstappen-Russell. Natomiast powoli układają nam się w zasadzie wszystkie zespoły, powoli poznajemy ten skład większości teamów. Tymczasem polskich kibiców zaczyna zastanawiać się, martwić się czasami, co będzie z Robertem w 2020 roku. Niektórzy mówią o Hasie, Günther Steiner jest nie do końca powiedzmy konkretny w tych swoich deklaracjach. Wspomniał o Hulkenbergu, który właśnie stracił swoje miejsce na rzecz Ocona w Renault. Wspominał również o Grosjean, że to nie jest skreślony kierowca, to nie jest karta już zgrana. Oczywiście mnóstwo jest domysłów, gdzie znajdzie się Robert, bo jeszcze jest Williams, który także będzie przebierał w ofertach, bo komentując nawet wyścigi Formuły 2 słyszymy, że i Sergio Sete Camara walczy o superlicencję i ma za sobą pieniądze Petrobras, dość potężnej brazylijskiej firmy. Oczywiście Nicolas Latifi to jest na językach szczególnie polskich fanów od kilku miesięcy. No myślę, że to jest
Trudne pytanie przede wszystkim. Życzymy, proszę Państwa, Robertowi, aby znalazło się dla niego miejsce w Formule 1 i aby się znalazło miejsce w konkurencyjnym zespole, bardziej konkurencyjnym niż w tym roku Williams. Może to Williams będzie w przyszłym roku bardziej konkurencyjny. Ja nie sądzę tak na marginesie, żeby Grosjean pozostał w Hasie. To jest chyba raczej niemożliwe i po tym, co wykonał dzisiaj podczas wyścigu, ten jego wykład, ta jego opowieść, reakcja, no to jest po prostu, myślę, tego już Günther Steiner nie jest w stanie dłużej tolerować. To są dwie przeciwstawne zupełnie osobowości. Ja mam takie podejrzenia, że Grosjean opuści Formułę 1. Natomiast no chyba jednak, jeżeli chodzi o Hasa, to pewniejsze jest miejsce Hulkenberga, chociaż wiem, że jesteś wielkim fanem, a może byłeś Hulkenberga. Natomiast no prawda jest też taka, że Hulkenberg nie przekonuje i będzie mu chyba bardzo trudno, już tym średniakiem pozostanie. Przypomnijmy, że ani razu nie znalazł się w swojej karierze na podium nawet, prawda? Więc kiedyś się zapowiadał bardzo dobrze. W zasadzie nie wiadomo, cóż takiego się stało, że nagle ta jego kariera stanęła w miejscu i stał się taką kolejną niespełnioną nadzieją. Patrząc na to realnie, to wydaje mi się, że takim najbardziej pewnym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o Roberta, jest mimo wszystko ekipa Williams. Natomiast czy Robert zachowa to miejsce w Williamsie, czy znajdzie się w Williamsie na przyszły sezon, zadecydują chyba troszeczkę inne względy. Ja bym je określił względy natury marketingowej, a Państwo spróbujcie sobie już dopasować całą teorię do tego wszystkiego, co nie oznacza bynajmniej, że my z Krystianem już wiemy, co się stanie, bo my, proszę Państwa, też nie wiemy, my się tylko po prostu możemy domyślać, możemy na tym etapie spekulować i wyrażać nadzieję, że Robert w przyszłym roku znajdzie miejsce w Formule 1 na kolejny sezon dla siebie. Miejmy taką nadzieję, bo w zasadzie cały czas dyskutujemy Williams, Haas i jeszcze powiedzmy Alfa Romeo, chociaż wydaje się, że Alfa Romeo chce podążać ścieżką, którą wyznaczył swego czasu Red Bull, kupując i przeznaczając właśnie zespół Toro Rosso do rozwoju młodych talentów, a ta akademia Ferrari zaczyna działać i trochę tych młodych kierowców, którzy wykazują potencjalny talent na przyszłość, jest w tej talii Ferrari. Natomiast, no cóż, rozmawiamy o Hasie, rozmawiamy o Williamsie i o zespołach, które są w środku stawki, więc też jakby ta sytuacja kadrowa nie jest łatwa. Racing Point już jest zamknięty i myślę, że jeszcze przez jakiś czas będziemy właśnie dyskutować, czy to będzie Haas, czy to będzie Williams, czy to może Alfa Romeo, chociaż wydaje się, że tak jak mówisz, Williams jest najbliżej prawdopodobną opcją dla Roberta. No, proszę Państwa, musimy również zmierzyć się z takim trudnym stwierdzeniem, że może się okazać, że w przyszłym roku nie będzie dla Roberta miejsca w Formule 1. Mamy oczywiście taką nadzieję, że do czegoś takiego nie dojdzie. Miejmy taką nadzieję, a w zasadzie za kilka dni rozpoczyna się Grand Prix Włoch i miejmy nadzieję, że przynajmniej Grand Prix Włoch będzie zupełnie inny, jeśli chodzi o atmosferę, jeśli chodzi o to, co działo się w Belgii. I oczywiście wszyscy będziemy pamiętać Antoine Huberta, bo to był niesamowity kierowcę i kierowcę, który z pewnością mógł osiągnąć bardzo, bardzo wiele, ale to jest właśnie ten moment, kiedy należy się zatrzymać i zastanowić się.